Rząd i PGNiK zapewniają gazu zimą zabraknie. Na szczęście to tylko omyłka dziennikarska i w następnym zdaniu otrzymujemy informację, że zapewniają właśnie, że nie zabraknie. Co ciekawe artykuł utrzymuje się już dobę na serwisie Gazeta Prawna. Natomiast fakty są takie, że na ten moment rząd zapewnia, że ma zabezpieczone wszystkie dostawy i że to będzie jednak zima z gazem. Natomiast Prawda, prawdopodobnie jest trochę inna. Głównie dlatego, że już wiemy, że może być problem, ale nie z gazem dla nas, ale dla przemysłu. Choćby dlatego w ostatnim czasie dość mocne spadki notują choćby azoty, którym gaz po prostu zostanie zimą odcięty albo w ramach wysokich cen. Ograniczona produkcja gaz sprzeda na rynku, o ile go w ogóle będzie miała, bo możliwe, że tu będzie jeszcze jakiś inny trik zastosowany. Niemniej wydaje się, że rynek w tej chwili rozgrywa i zakłada, że gazu nie będzie dla dużego przemysłu i też rozgrywa to w cenach akcji. Wiele na to wskazuje także, że w Niemczech będą problemy, ale już z trochę innego typu. Zapraszam na dzisiejsze sygnały z dnia ja, Michał Polaczek ze Squaber.com. Jeżeli spojrzymy na niemiecki przemysł, to już dzisiaj widzimy rekordowo niskie zużycie gazu, które jest 26% niższe niż normalne, jest poniżej dołków z podobnych okresów w ciągu ostatniego pięciolecia. Średniej jest z pięciolecia, czyli minim, i, czy, minimum z pięciolecia. To jest ta zielona kreska, to jest aktualne zużycie gazu. Widać, że przemysł już nie jakimiś administracyjnymi. Założeniami tylko trochę tak jak na przykład polskie zakłady produkujące melaninę z grupy Azoty, które też zaprzestały produkcji, ponieważ gaz, który zakontraktowały, sprzedają na rynku i nie produkują. W tym przypadku zużycie gazu zmniejsza się, dlatego że firmy nie decydują się na produkcję, ponieważ koszty gazu są zbyt duże, a dodatkowo dzisiaj mamy. Od poniedziałku od rana w zasadzie rekordy cen gazu w Europie i rekordowe ceny CO2, co dodatkowo pewnie będzie powodowało jeszcze mniejsze zużycie gazu w ciągu najbliższych dni, więc na rynku tego surowca dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy również z perspektywy tego, jak, ry jak rynek przygotowuje się do zimy. No i nie bez powodu dzisiaj dotąpnięcie na rynku, na rynku notowań akcji grupy Azoty. Jeżeli od dwóch dni uważa, że zaczęła się dalsza część spadków, no to masz kilka mocnych scenariuszy, które już były w historii. A jeżeli zapakowałeś się w akcję, jesteś przekonany, że będzie dalej rosło, też masz coś dla siebie. Po prawej stronie możesz zaobserwować scenariusze spadkowe, czyli tak jak w 2008 roku, albo tak jak w 1973 roku. Wtedy korelacja mamy wykresowo o 91 czy 85% dla SP500, ale jeżeli jesteś zapakowany w akcję i nie widzisz innego scenariusza, jak wzrosty, to dla ciebie jest trajektoria z 1962 i z 2015, kiedy to po korekcie przyszły wzrosty. Dziś nie wiemy, jaka jest prawda. Wiele wskazuje na to, że pewnie będziemy mieli jakiś ze scenariuszy prawych, ale z dużo mniejszą korelacją pewnie nie 90%, ale 70%. Możemy jeszcze wrócić do wzrostów, jeszcze jest sierpień, natomiast ogólnie sytuacja rynkowa nie wygląda specjalnie dobrze, natomiast cały czas pod względem wykresowym czy technicznym szukania analogii, wszyscy, którzy są zapakowani w akcje na maksimum, mają jeszcze coś dla siebie do znalezienia na wykresie, więc warto patrzeć trochę szerzej niż na sam S&P, ale także na DAX. Na samym S&P to wygląda niezwykle ciekawie, co pokażę za chwilę. Wielu także patrzy na to, co w tej chwili robi Warren Buffett, jak zachowuje się portfolio Elona Maska, na przykład co robi również Bill Gates czy inni inwestorzy, którzy są bardziej jednofirmowi, tacy jak Larry Page czy choćby Steve Ballmer z Microsoftu. Natomiast tak naprawdę spojrzenie na tych największych czy nawet na Warrena Buffetta jest niczym porównane ze spojrzeniem na norweski fundusz narodowy, czy choćby singapurskie fundusze narodowe, które też są duże, te związane z zyskami z ropy naftowej, one są wielkości majątku 10 największych przedsiębiorców na świecie, a w zasadzie właścicieli wielkich technologicznych firm, w takim największym uproszczeniu, bo ich tu jest ponad połowa. Warto zatem śledzić również w Polsce, jakie spółki znajdują się w portfolio, gdzie norweskie fundusze zwiększają. Owszem, Polska to jest dla nich mały rynek, jednak mają tutaj zaangażowanie. Oni akurat zazwyczaj przy największych spadkach dokupują swój do swojego portfolio. Ciekawe, jak zachowują się, gdyby zaczęły się jeszcze mocniejsze spadki, jak wyglądają ich modele. To są dużo bardziej akcyjni inwestorzy i bardziej światowi niż ta top 10, która najczęściej jest na okładkach prasowych i którą analizują także amerykańskie media. SP500, no. Ponad przeciętnie ładnie i w zasadzie wzorowo technicznie odbił się od zielonej niebieskiej linii, którą już mamy na wykresie od wielu tygodni linii trendu spadkowego. I w zasadzie punkt w punkt ruszyliśmy ze spadkami, które dzisiaj przybrały na sile, no i wynoszą nawet powyżej 1,5%. Wygląda to źle, otwaliśmy się luką, natomiast tak w zasadzie. Z perspektywy jeszcze bliższej, gdybyśmy spojrzeli na to w krótkim terminie, to na razie korygujemy ponad 15% ruch wzrostowy, czyli mieliśmy w zasadzie ciągiem jeden ruch wzrostowy od mniej więcej 13 lipca czyli ponad miesiąc stabilnych wzrostów, gdzie tylko 4-5 sesji było spadkowych na około 24 sesje. I teraz robimy dwie, trzy sesje korekcyjne, więc tak w zasadzie możemy jeszcze raz sprawdzić niebiesko Owszem, jeżeli mielibyśmy patrzeć na tamte trajektorie z prawej strony, te niedźwiedzie, to już powinniśmy zacząć spadać i być w jakimś mniejszym y, lub większym natężeniu spadkowym, aż do y, bo, wigili Bożego Narodzenia. Natomiast y, pamiętajmy, że tego typu analogie są raczej ciekawostką, która dobrze się klika. Niż czymś, co faktycznie działa na rynku. Zatem warto zwrócić uwagę przede wszystkim na tu i na teraz, i na to, że DAX też odbił się od analogicznej linii trendu spadkowego. Więc, jesteśmy konkretnie spółki, pamiętajmy, że jest Jackson Hall jeszcze w tym miesiącu i że wiele może się zdarzyć. Taka huśtawka nastrojów byłaby wskazana. Pamiętajmy też, że w Jackson Hall rzadko członkowie Fedu mówią coś, czego rynek nie chciałby usłyszeć. Wiadomo, że ostatnio Jerome Powell mówił wiele rzeczy, których rynek nie chciałby usłyszeć, natomiast Jackson Hall może okazać się takim trochę innym miejscem krótkoterminowo. Natomiast czysto technicznie SP500 po prostu wygląda źle. Natomiast spójrzmy na to z dwóch perspektyw. Po pierwsze, to jest korekta trendu wzrostowego w układzie krótkoterminowym, miesięcznym i powrót do macierzystego trendu w układzie ponad półrocznym. Także tutaj i krótkoterminowo i długoterminowo możemy być w zupełnie innych kierunkach niż nam się to w tej chwili wydaje. WIG20 z kolei dzisiaj testował lokalne dołki. Spodziewałem się, że będziemy trochę wyżej po święcie wojska polskiego, przynajmniej w okolicach 1750 jesteśmy mniej więcej 80 punktów niżej. Dzisiejsza sesja jednak w swoim ostatecznym rozdaniu no, wybroniła te lokalne minima, jesteśmy na minus 2%, ale pod koniec sesji kilka spółek walczyło dość aktywnie, choćby PKO SA, PKO BP nie zamknęło się na dołkach, a najbardziej ciążyły Orleny, czyli tam Orlen i PGNik, już rozumiane jako to samo, w ramach tego, że mają parytet wymiany akcji, już znany. No jeżeli byśmy spojrzeli na to w tym układzie, no to tak naprawdę najbliższe 3-4 dni rozumiem odpowiedź, czy po raz trzeci obronimy o okolice 1640 punktów. Natomiast z perspektywy dzisiejszej sesji na SP na WIG 20 nie jest to scenariusz wiodący. Natomiast dopóki nie złamiemy w sposób taki jak dzisiaj na dzisiejszej sesji, czyli kolejna sesja na minus 2 i zamknięcie wyraźnie poniżej 1630 punktów, dopóty nie możemy powiedzieć, że jesteśmy w nowym jakimś. Kolejnym układzie impulsu spadkowego, który zawita z indeksem na poziom 1500 punktów, czyli jeszcze 150 punktów byłoby do dzisiejszych poziomów do zrobienia. Natomiast cały czas jest w grze poziom dolnego ograniczenia, a wiele spółek istotnych dla indeksu, na szczególnie większe banki i kilka tematów, o których zaraz powiem, miało się dobrze. Daje jakąś nadzieję na przynajmniej krótkoterminowe jeszcze, jeszcze obronienie tych rzeczonych. Poziomów. Jeżeli spojrzymy na tort obrotowy dzisiejszego dnia na WIG 20, to przede wszystkim widać moc spadków na Orlenie. Duży ruch, duże spadki tutaj nie ma może nic tak szokującego. PKOBP spadki takie same jak WIG 20 i obroty poniżej 100 milionów, więc tutaj szału nie ma. Kompletna tragedia na Allegro. Natomiast tam mamy ostatnio i sesję po plus 4, i po minus 4, i cały czas w sumie kręcimy się pomiędzy tymi 25, a 27 czy nawet 28 złotymi, Więc tutaj na Allegro wszystko się może zdarzyć. Ale natomiast PKSA dość przyzwoicie. KGHM też ma duże znaczenie dość przyzwoicie. PZU słaby finish, natomiast na sesji się trzymał. No i dino. Dzienno wygląda, na pozór dobrze, ta sesja faktycznie przyniosła nam tutaj trochę pozytywów. Ogólne obroty 731 milionów. Po stronie dzisiaj najbardziej spadkowej było oczywiście KGHM, PPKN, Orlenik, PGNik, KGHM po stronie wzrostowej, przypominam, i Asseco tutaj pewnie zmierzamy w stronę 66 zł, ale Asseco będzie realizował ten scenariusz dość długo. No i też słaba sesja na Pepku, zatem dzisiejsza sesja pod względem takim y, tortu obrotów. Nie jest jednoznaczna. To nie były obroty wyłącznie spadkowe, bo były takie tematy jak KGHM czy na, przykład, czy na przykład Dino. A po drugiej stronie dość ładnie prezentowały się spółki, dość słabo prezentowały się spółki, tak jak PKN, również przy dużych obrotach. Zatem tutaj znajdziemy coś i pro wzrostowego, i coś prospadkowego, tak jak pokazywałem przed chwilą, choćby przy okazji indeksu SP 500. Jeżeli dalej spojrzymy na sytuację rynkową na te konkretne spółki, co tutaj możemy ciekawego znaleźć, to najpierw spójrzmy na KGHM, który dzisiaj w trakcie sesji wybronił się z bardzo dużych kłopotów i jednak podbił od tych dołków, broniąc te historyczne minima. Tu pewnie te spadki KGHM oczywiście były skorelowane niezwykle z miedzią, z dość słabym, z dość słabym srebrem. Natomiast gdzieś też pewnie w tle jest ten temat związany z odrą, są różnego typu plotki, nic nie jest wyjaśnione, czy KGHM spuszczał mimo niżówek wodę, która no, ma parametry. No, KGHM jednak te, te wody nie mają parametry poniżej tych, które są uznawane za wody czyste, specjalne wodne no, pozwolenie od, od wód polskich. Wiele firm wszak ma nad odrą. Mm, tu pewnie były jakieś, jakieś kilka milionów wrzucone na, na wypadek, gdyby temat się jakoś bardziej zacieśniał wokół spółek chemicznych. Natomiast tak naprawdę oscylujemy wokół luki spadkowej. I temat wzrostowej z 20-18 z lipca, ale tak naprawdę kluczowa oczywiście jest korelacja z miedzią i ze srebrem. To jest temat numer jeden dla aktualnych notowań, więc tu by trzeba Ci zrobić w tyle analizę miedzi, czy jest szansa na podbicie. Natomiast te notowania dzisiaj wyglądały po prostu dobrze. Może jeszcze nie transakcyjnie, ale ładnie. Coś, co jest absolutnie transakcyjne, ale już od dłuższego czasu to dino. I dino wzrostowe, o których wzrostach dino w zasadzie mówię już od późnego czerwca, kiedy wspominałem, że pewnie podbijemy historyczny rekord. Później nawet przerzuciłem swoje oczekiwania na poziom 400 zł, a w zeszłym tygodniu mieliśmy wyniki, które pod względem liczbowym były dość dobre, ale inwestorzy wysypywali akcje, obawiając się na tych dość oczywistych obaw inflacyjnych odnośnie dino z utrzymaniem marży. Natomiast tak w zasadzie na dzisiejszej sesji było widać było, że inwestorzy trochę zorientowali się, że ta panika przy dużych obrotach była trochę nieuzasadniona. Dwa tygodnie temu podczas sygnałów dnia wspominałem, że coś, co inwestorzy pisali na bankierze, na przykład, że mamy podwójny szczyt na poziomie 370 zł, i że tamte duże obroty już wtedy koło 8-9 sierpnia to jest pułapka, żeby uciekać. Wspominałem, że to jest okazja do podbierania. Wtedy mieliśmy przez chwilę nawet poziomy 342 zł, że to jest okazja, bo zobaczymy dino na 400 zł, że nie ma żadnego podwójnego szczytu, a 400 zł jest do zdobycia, nawet mimo obaw o zdolność do utrzymywania marży przy wysokiej inflacji. Tak to w tej chwili wygląda. Zatem tutaj na Dino jest jeszcze do tych 400 zł 15% do złapania po takiej dość solidnej korekcie. No i dzisiejszej sesji. Dino było dzisiaj największą spółką, która miała wielkie obroty, z tych największych naj, największą, największe obroty spośród tych największych, najważniejszych spółek na rynku i dodatkowo te obroty z mega powrotem, z takim akcentem, który nie ma, jest taką strzałką do góry, więc wygląda to po prostu dobrze. Tu jest też sprawa tego, że na dino oczywiście są kontrakty terminowe, natomiast no, razy 100 więc ten depozyt jest tam około 6000 na jednej pozycji, więc, więc dla niektórych to jest dużo, a dla niektórych to jest właśnie taka idealna, idealna dźwignia. Natomiast tutaj. Wiadomo, że razy 100, więc to jest tak jak 100 akcji działa, zatem trochę mierz obusieczny, jeżeli ktoś wejdzie w nieodpowiednim momencie. Spójrzmy jeszcze na notowania mwg 40, bo tutaj sytuacja jest niezwykle złowroga, gdyby wykreślić tą czwartkową sesję, to tu mamy dosyć taką mocną trójkę spadkową, która jednak gdzieś utrzymuje nas cały czas powyżej tych 4000, które są dość ważne dla MVG 40. Niestety MVG 40 odbił się od poziomu 4300 punktów. Wskazywałem, że to nie jest zaznaczone na moim wykresie poziom, natomiast on nie jest tak kluczowy jak 4500 zadziałał, to znaczy, że te wzrosty nie były specjalnie mocne. Pojawiły się dość duże spadki, generowane tak naprawdę kilkoma tematami z Envigu 40. To nie była jakaś frontalna wyprzedaż. Obroty przez całe wakacje utrzymują się na dość przyzwoitym poziomie na Envigu 40, zatem tu zwróciłbym uwagę przede wszystkim na specyfikę tego układu spadkowego, na to, kto generował to, 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 to gros uderzenia prospadkowego. Alior Bank minus 2, 14, 16 milionów na koniec sesji, było nawet trochę więcej. Budimex, tutaj były bardzo mocne wzrosty, za chwilę na to spojrzymy przy dużych obrotach, spadał też Tauron tutaj są obawy o słabe wyniki, spółka oszczędza węgiel, produkuje mało prądu więc tutaj nie będzie korzystała na, tych, na tej wysokiej marży i sprzedaży za granicę, co było dużym, dużym plusem dla całego sektora 11bit, to z pewnością zaskakuje, minus 5 na spółce, która będzie wystawiała się jako wydawca na, na targach, które są w tym tygodniu no, a dodatkowo to była najmocniejsza spółka gamingowa. Dzisiaj bodaj w trakcie sesji CD Projekt miał swoje historyczne minima, no, które no, nie są zaskoczeniem. Wspominałem dwa tygodnie temu, trzy tygodnie w Sygnałach dnia, że minima na CD Projekcie muszą być. No, nie ma żadnych szans, żeby to się utrzymało na dłużej, powyżej 80 czy 90, 85 czy 90. Złoty jeszcze tutaj podglądam, czy dzisiaj było te 85 takie nowe mocne minimum z, z mocnymi cyframi na zakończenie. Weźmy minimum 85-70 i to jest minimum chyba pięcioletnie i w, w kontekście tego słabo wygląda też Eleven Big Studio i może zawrócić to te dobre nastroje na całym gamingu, które były w ciągu ostatnich kilku Kilku dni. Spójrzmy najpierw na Ayur Bank, który tu pokazał naprawdę mocną, mocną pozycję obrotową. Wyraźnie te obroty się wyróżniają pod kątem tego, co oglądaliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni. Są bardzo podobne jak w momencie, kiedy docieraliśmy pod względem średniej, gdy docieraliśmy do lokalnego minimum na 24 zł. W tej chwili ta średnia jest trochę niższa. Jesteśmy na jakieś 27 zł. Dzisiejsza sesja znowu wygląda trochę jak powrót do próby wzrostów. Wiele spółek dzisiaj naprawdę dużą panikę miało około godziny 11, 13:00, a potem wracało. To nie był tylko di di temat Dino, ale na przykład właśnie Alior Bank. Tutaj ten powrót był mniejszy, tak wiem. Natomiast wygląda to ogólnie dość przyzwoicie z perspektywy wykresowej. Nie skreślałbym notowań. Alior Banku jako taki dramat i jeszcze z tej perspektywy i koniec krótkiej korekty wzrostowej, z perspektywy banków jeszcze tutaj podglądam odnośnie procentowym, ale z dość dużych, dość dużych tarapatów także M-Bank dzisiaj wyszedł, bo tam przez chwilę byliśmy na 129, ostatecznie zamknęliśmy się na 134, minus 4%, więc... Jako rzutem na taśmę m też wyszedł, ale z, z super minimów. Natomiast tam jednak było minus 4. M-Bank zachowuje się dużo gorzej niż AllorBank. Bank. Analogiczną sesję, jak Dino, tylko że lepszą, zanotował BliMEX. Tutaj też były sążniste spadki w trakcie sesji. Nawet do takich lokalnych minimów, z, do lokalnych poziomów z lipca. Przez chwilę byliśmy na jakimś tam pokaźnym minusie, bodaj minus 3. Ostatecznie zamykamy się na plus 4, więc w trakcie sesji tam był chyba ruch na plus 7% od dołków. Gdybyśmy oczywiście wiadomo, że nikt tego nie złapał, ale z perspektywy statystycznej warto to odnotować. Tu nawet jest minus, plus 11, więc 7% to już było takie po dość, dość znacznym odjeździe od dziennego dołka. Niezwykła sesja. Sporo też takich informacji, które są niejednoznaczne dla Budimexu, które pokazują, że mimo wysokiej inflacji spółka dostanie waloryzowanie, co prawda na poziomie 10%, ale jednak w miarę sensowne utrzyma marżę. No a te, ta wielosektorowość Budimexu stworzona w ostatnim czasie, czyli też ta, ta, ta firma FBS Service, która jest w ramach Budimexu, czy wszelakie inne usługowe ramiona Budimexu, również z odnawialnymi źródłami energii, czy z utylizacją śmieci powodują, że spółka wygląda w oczach inwestorów dużo lepiej, mimo że te segmenty biznesu nie są tak istotne dla generowania wyniku. Bardzo mocny wykres, przede wszystkim techniczny. Tam informacyjnie też znajdziemy coś pozytywnego, także Budimex wygląda jak Dino. Gdzie tutaj zarysować jakieś celowe poziomy. Pewnie 300 zł to jest taki ładny, okrągły na początek poziom do zdobycia, czyli tutaj to jest zdecydowanie powyżej około 20% nawet do zdobycia niecałe 20, także przy takim stanie rynku, jaki dzisiaj widzieliśmy na niektórych tematach, jak na przykład Orden, czyli MBank czy po minus 3-4, faktycznie no to są kąski, które wyglądają na ten moment nawet atrakcyjnie albo podejrzania atrakcyjne, jak na to, co widzimy cały czas na wykresie Wig 20, Orlenu, czy innych ważnych spółek, które wchodzą w skład wcześniej wspomnianego kluczowego indeksu. Wiem, że wielu podnieca się także XTB, ponieważ jest to spółka, która po wojnie w sposób oczywisty była jednym z tych zwycięzców. Jeśli ktoś nie zarobił dużych pieniędzy na Saneksie, a zarobił jakąś solidną kasę w perspektywie pół roku, to pewnie miał choćby przez chwilę w portfelu XTB. To była tylko jedna korekta spadkowa, bardzo ładny okres. Natomiast spółka miała te ostateczne wyniki, które no dzisiaj było takie ostateczne performowanie. Notowa minus 4, co bardzo ładnie jest w takiej, w takiej tanecznej parze wykresowej z układem sprzed dwóch tygodni, nawet trzech tygodni. Z 27 lipca tam było minus 5%, teraz minus 4, mamy takie dwie czarne świece, tu w tym przypadku czerwone, w, w tym anturażu wykresowym, takie świece popłochu na wykresie. Strzelałbym, że to nie jest nic dobrego. Strzelał, no to może złe określenie odnośnie giełdy, ale tu nie mamy jakichś takich mocnych. To raczej taka intuicja giełdowa mi podpowiada, że jeżeli szukałbym, a nie szukam generalnie na giełdzie emocji, ale szukałbym takiej pozycji, na której będzie można przeżyć jakieś, jakimś głębszy ruch spadkowy, a przy okazji gdzieś pozycja będzie pewnie na, na, na jakimś stoplosie wirowała przez pewien czas, to tu może być duża dynamika na XTB, czyli może być sesja z odreagowaniem jutro plus 3, która się zamknie na minusie i tego typu rzeczy, natomiast ogólnie to wygląda tak, jakby na XTB kończył się ruch wzrostowy z poziomu 14 zł na 23 zł, bardzo mocny układ wzrostowy, który no może nas na razie wynieść na poziomie około 20 zł, czyli tutaj jest do odcięcia Przynajmniej 15%, czyli scenariusz, jakby z perspektywą zupełnie odmienną jak na Dino. Natomiast do plus 15 to jest do minus 15. XTB wygląda, tak byłoby jedną z tych spółek z MVX 40, która faktycznie zachowywałaby się w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, może nawet dłużej niż do końca września, poniżej rynku, jak to ładnie mówią czasami analitycy, choć tak naprawdę oznacza to, że będzie spadało albo przynajmniej stało w miejscu. Tak wygląda obraz rynku dużo gorzej niż dwa tygodnie temu. Natomiast no, gdzieś wiele spółek pokazuje, że, że walczą, że jest popyt, że to nie jest tak, że z rynku głównego tutaj, z WIG 20, odcina od, bez problemu 2% i na rynku wróciła taka najbardziej przerażająca część besy. Bo takie spółki jak choćby Alior Bank nie wyglądały źle, a DreamEx czy Dino po prostu dobrze. To był słodko-gorzki obraz rynku, a w zasadzie smak. Sygnał akt dnia od Michała Babaczyka. Na skład do zobaczenia i Za tydzień.